pokój, dobro. 10. niedziela zwykła, początek czerwca i od razu mamy klops poważny, bo takie wydarzenie mało radosne, jakim jest pogrzeb. Widzimy to w Ewangelii, no ale też i w pierwszym czytaniu. Śmierć chłopca w domu matki, u której zatrzymał się prorok Eliasz. No, nie są to jakieś takie bardzo skoczne wydarzenia, ale okazuje się, że do skocznych rzeczy ostatecznie prowadzą. Bo to bardzo mocne wydarzenie, jakim jest śmierć syna tej matki w pierwszym czytaniu, dotyka bardzo głęboko zarówno tę kobietę, co zupełnie jest oczywiste, ale też i samego Eliasza. Bo widzimy w jej reakcji, w jej słowach, kiedy no, zwraca się do proroka, do Eliasza, gdzieś tam wyciąga jakieś stare rzeczy, mówi o swojej winie, odnosi się do jakichś może grzechów, jakichś zranień, do jakichś sytuacji może nieprzebaczonych sobie czy innym. Może mówi o jakichś ranach, które nigdy nie zostały zaleczone, tylko tak przyklepane, jakoś zasypane, świadomie zapomniane, żeby nie przeszkadzały w codziennym życiu, ale w takich chwilach bardzo mocnych, kiedy serce zostaje rozprute przez śmierć najbliższej osoby, te rany dawne się ukazują, one się przypominają. Z całą siłą, z całym impetem powracają. No i ta kobieta trochę tak odczytuje śmierć swojego dziecka jako karę za może właśnie jakieś dawne winy, dawne grzechy. No ale i prorok też bardzo osobiście tę śmierć przyjmuje, bo modli się, woła do Pana Boga, mówiąc właśnie w ten sposób, czy nawet na tę wdowę, o której się zatrzymałem, to musisz sprowadzać nieszczęście, więc też jakoś musi się mocować, musi stawić czoła tej sytuacji śmierci tego chłopca. I tu widzimy jasno, że Pan Bóg poprzez to mocne wydarzenie dotyka głęboko serca tych takich zakamarków, rzeczy, które są może ukryte, schowane albo przez nas, albo w jakiś inny sposób nie są nam uświadomione. I przez to bardzo mocne doświadczenie i trudne jednocześnie uzdrawia serca, bo kobieta, która przecież już widziała znaki, bo widziała tą oliwę i mąkę, która się nie kończyła, to nie była zwykła sprawa, bo ona już była gotowa na śmierć. Mówiła wcześniej, że no, przygotowuje jedzenie dla siebie, dla syna i potem już umrą, bo nie mają nic do jedzenia więcej, wody też już nie ma właściwie, bo to był ten czas trudny i jest gotowa na śmierć, ale prorok jej zapowiada, nic się nie bój, zrób dla mnie jedzenie, a nie wyczerpie się dzban mąki i baryłka oliwy. I tak się stało, więc ta kobieta już znaki widziała wcześniej, a jednak dopiero po tym, kiedy jej syn powraca do życia, ona odkrywa, że Eliasz jest mężem Bożym, to znaczy głęboko odkrywa obecność Boga, doświadczenie Pana Boga działającego w jej życiu. A więc nawet mając pod ręką znaki widzialne, mocne, niekoniecznie musimy jeszcze dostrzegać Pana Boga. Można się przyzwyczaić dosyć prosto do takich niezwykłych znaków, cudów i mówić, no ale to jest normalne, to mi się należy, to jest oczywiste, takie tam wiesz, zwyczajne. I dopiero ta mocna sytuacja uzdrawia serce, pokazuje też działanie Pana Boga. I to także w samym proroku, który przecież ma potężną moc, jest prorokiem potężnym, którego słowo płonęło jak pochodnia, jak ogień. On sprowadzał ogień na swoje słowo, zamykał niebo na lata poprzez swoją modlitwę. No on też wskrzesił tego chłopca, więc jest prorokiem bardzo mocnym, bardzo potężnym. A jednak i on ma swoje chwile zawahania, swoje chwile lęków, jak też widzimy w dalszym ciągu tej historii opowiedzianej w pierwszym czytaniu. I on też potrzebuje oczyszczenia, uzdrowienia serca. Do jego zakamarków serca Pan Bóg też się dostaje przez to wydarzenie śmierci chłopca. A więc prorok tak potężny, tak wspaniały, tak mocny też potrzebuje światła, też potrzebuje umocnienia, uzdrowienia. Więc Bóg dotyka serca każdego z nas. I te trudne doświadczenia, które daje, nie są po to, żeby nas zniszczyć, żeby nas jakoś poturbować i pokiereszować, ale po to, żeby docierać do zakamarków serca, do tych miejsc, które są gdzieś ukryte, zamknięte przed Nim i które nas niszczą. Właśnie te schowane przez nas, czy grzechy, czy winy, czy jakieś nieprzebaczenia, to nas niszczy i tylko przez te wydarzenia bardzo bolesne i trudne Bóg się tam dostaje. I widzimy, że nawet te bardzo mocne znaki, jeśli nie są przyjęte przez serce otwarte, to też pozostaną bez owoców. Tak jak było w Izabel, czytając dalej tę historię, widzimy tę królową, żonę Achaba, która widziała znaki, bardzo potężne znaki, których dokonał prorok Eliasz, ale mówi, ty jesteś Eliasz, ale ja jestem za to Izabel, królowa i ja ciebie zniszczę, tak jak ty pozabijałeś proroków pogańskich, tych moich, powiedzmy, przyjaciół. Więc serce może być zamknięte na znaki i może je odrzucić. Dlatego no, z naszej strony jest potrzebna otwartość i przyjmowanie tych trudnych nawet bardzo działań Pana Boga jako Jego łaskę. To jest potrzebna wiara, bo inaczej w sposób naturalny my odrzucamy to, co jest dla nas trudne i bolesne, ale no właśnie ktoś, kto ufa Panu Bogu, pozwoli Bogu działać tak, jak On chce, pozwoli Bogu robić ze sobą wszystko, ale tylko Panu Bogu. I jeszcze święty Paweł, który no, też nam pokazuje to takie działanie, bo on właściwie już był zupełnie w porząsiu. Był człowiekiem, który dbał o tradycję, był niezwykle gorliwy, no po prostu cacy wszystko było. I Pan Bóg no, dobierał się do jego serca, żeby go przemienić jednak, bo to wcale nie było tak wszystko pięknie. Na zewnątrz tak, ale nie w sercu. Więc też mu daje mocne doświadczenie, bardzo trudne, żeby go przywrócić sobie. Zatem potrzeba nam ufności, prośmy o tą ufność, żebyśmy nie odrzucali pochopnie tych doświadczeń bardzo trudnych, bo Pan Bóg w jednej chwili może je przemienić potem, tak jak dał życie na nowo temu chłopcu, czy w Ewangelii, czy w pierwszym czytaniu, ale potrzeba jest zaufania. Gdyby, powiedzmy, ci, którzy nieśli mary w Ewangelii, kiedy Jezus ich zatrzymał i rozmawia z tym trupem jeszcze chłopca, gdyby powiedzieli, co jakiś wariat jest, idziemy dalej, przecież pogrzeb trwa już, nie róbmy sobie tam hecy z pogrzebu, nie? Gdyby tak zrobili, odtrąciliby Jezusa, no to nie byłoby wskrzeszenia tego młodzieńca z Nain. A więc potrzeba nam zaufania Panu Bogu totalnego, żeby pozwolić Mu działać tak, jak On sam chce, żeby docierał do zakamarków naszego serca.